Szanowni Państwo, jedną z funkcjonalności inwentora jest narzędzie o nazwie Frame Generator, które pozwala Państwu zaprojektować w szybki sposób konstrukcje ramowe oparte na profilach stalowych. I poza możliwością wstawienia odpowiednich kształtowników, mamy też możliwość edytowania czy pracy na tych kształtownikach przez udefiniowanie odpowiednich docięć, czy też dopasowanie kształtów dwóch kształtowników. Jedną z takich funkcji pokażę w tej chwili. Mamy tu funkcjonalność, która pozwala nam na odpowiednie docięcie profilu, tak żeby on pasował. Gdy pokazuję tę funkcjonalność użytkownikom, wielu z nich mówi, że funkcjonalność jest bardzo fajna, fajnie to wszystko ładnie wygląda. Natomiast no, jeżeli przyjrzymy się bliżej temu docięciu, to widzimy, że jest dokładnie jak gdyby dopasowane do kształtownika. No, nie ma to tak naprawdę nic wspólnego z rzeczywistością. Zwykle tak naprawdę w szarej rzeczywistości te docięcia robi się znacznie prostszy sposób, zgrubnie, tak żeby można było szybko dopasować te dwa kształtowniki. Dlatego ucieszyła mnie informacja, że w wersji 2011 Inventora pojawiła się funkcjonalność, co pozwala nam na określenie właśnie takiego zgrubnego docięcia naszych kształtowników. Zobaczmy, w jaki sposób ta funkcjonalność może być zdefiniowana w Inventorze 2011. Przede wszystkim, jeżeli mamy jakiś naszą definicję kształtownika, to poza szkicem, który definiuje nam kształt samego zarysu kształtownika, jesteśmy w stanie zdefiniować na niebiesko obszar, który będzie traktowany jako obszar docięcia innych kształtowników do tego właśnie dwutownika w tym przypadku. W jaki sposób możemy poinformować inwentora, że chcemy korzystać właśnie z tej dodatkowej funkcjonalności? No, musimy opublikować naszą część jako konstrukcję. Przede wszystkim najpierw przygotować ją jako element typu iPart. Musimy zdefiniować zarys tego naszego docięcia. Opublikować nasz element w bibliotece elementów znormalizowanych, wybierając parametry, które chcielibyśmy, żeby zostały przeniesione. Dodać jakąś nazwę naszego standardu organizacji standardowej. I element zostaje w tym momencie szybko opublikowany w naszej bazie danych. Teraz, jeżeli byśmy wymienili ten nasz kształtownik istniejący, zamienili go na kształtownik już z nowej wersji, to proszę zobaczyć. Taki kształtownik zostaje automatycznie wymieniony. I teraz, jeżeli skorzystamy z funkcji właśnie docięcia, docięcie jest automatycznie generowane, jak widzimy, już w dosyć zgrubny sposób. Jeżeli może zerkniemy sobie z boku na nasz kształtownik, czy w rzucie izometrycznym, widzimy, że te docięcia są wygenerowane w sposób dokładnie taki, jaki był zdefiniowany obszar przez nas docięcia przy definiowaniu samego tego obszaru docinania w kształtowniku podczas publikacji naszego kształtownika. Myślę, że ucieszy Państwa ta nowa funkcjonalność Inventora 2011 i będziecie mogli w końcu wykonywać takie docięcia, jakie są w rzeczywistości wykonywane na warsztacie. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny podcast.